Cześć, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Dzisiaj tunigujemy sobie Supra. Na Facebooku umieściłem notatkę o tym, że chciałbym przerobić ten samochód, stunigować, jakoś pomalować. I tradycyjnie wysyłaliście mi jakieś propozycje. Wybrałem sobie jedną, wygląda ona tak. I myślę, że taka Supra będzie ok. Postaram się ją jak najlepiej odwzorować w grze. Zacznijmy sobie od warsztatu z częściami. Musimy założyć czarny neon, pomalować inaczej felgi. Wydaje mi się, że one będą w miarę pasować do tego modelu. Zobaczę jeszcze, może jakieś inne mam. Chociaż widzę tu na obrazku, że te felgi, które kolega mi podesłał, znaczy kolega, jeden z widzów, fanów, to są takie bardziej, nie mają po prostu tych srebrnych obręczy, także zobaczymy sobie, czy jest coś takiego, co mi... Właściwie te felgi są dosyć unikalne. Dobra, to ich nie będę zmieniał, tylko wrzucę sobie czarny neon. Kurczę, przydałyby się też jakieś spoilery, ale spoilerów tu niestety nie mamy żadnych. A tu byłby taki właściwie spoiler, który by idealnie pasował do tego stylu, który podesłał mi jeden z widzów. No ale niestety nie ma, trudno się mówi. Okej, mamy obniżenie, mamy felgi, czas pomalować samochód. To jest wersja dragowa mojej Supry. I zaraz, kolor czarny może i metaliczny. Mamy już metaliczny wybrany, nie czarny. Taki szary, powiedzmy, to jest błyszczący. Metaliczny chyba lepszy, co? Teraz felgi. Felgi zróbmy sobie również metaliczne i szare. Dajmy sobie szare, metaliczne felgi. O! Takie coś. Mamy teraz podstawę. Tutaj są jakieś liczne unikalne naklejki i wiecie co, postaram się je wykorzystać jakoś, bo widzę, że tutaj też są jakieś na obrazku unikalne naklejki, jakieś napisy, różne takie pierdoły. Powykorzystujmy sobie to wszystko i tyle. Żałuję tylko, że nie ma tego spoilera takiego ciekawego jak na tym obrazku, tylko mam ten standardowy od Supry. Kiedyś w ogóle w Suprze można było usunąć spoiler poprzez włożenie bodykitu, ale teraz tej opcji po prostu nie ma. Okej, jest tu sporo naklejek, 18 aż naklejek mam. Niektóre chciałbym usunąć. Ta naklejka jest na przykład tutaj z tyłu. Właściwie są to dosyć fajne naklejki, co nie? Popatrzcie sobie. O, można powiększyć, pięknie. Można powiększyć. Zobaczmy sobie to. Tej nie mogę modyfikować, niestety. Mogę ją przenieść na dół? Mogę, ale modyfikować nie mogę. Ale mogę ją obrócić, tak? Mogę, chyba. Ale to jest ta? Nie. Wiecie co, ja ten filmik nagram... O, tutaj jest ta naklejka. Ja ten filmik nagram w taki sposób, że... Będę pokazywał te malowanie po prostu fragmentami, nie cały jakiś tam filmik iluś 10-minutowy, tylko po prostu etapami jakoś będę wam te malowanie pokazywał. Także mam nadzieję, że się nie znudzicie ze mną, ale będę robił sobie to powoli, tak żeby wyglądało te malowanie dosyć ładnie. Wy zobaczycie sobie tam jakieś kolejne etapy tego malowania i tyle. Kolor mi się trochę nie zgadza samochodu, ale to możemy sobie jeszcze później, właściwie teraz możemy sobie to jeszcze naprawić, ale chwileczkę. Zacznijmy od podstaw, czyli tak, mamy tutaj ładny napis, zdajmy go sobie na razie tu z boku, zacznijmy od maski, zajmijmy się maską. A jest tu sporo tych naklejek, jakichś różnych malutkich naklejeczek, je sobie zostawimy na później. Ta naklejka jest ciekawa i ją na razie sobie wylepimy tu na dach. Jak najwięcej naklejek chcę tych wykorzystać. Nie chciałbym ich usuwać, wiecie. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Ok,
Ta Supra jest pomalowana na sporo różnych odcieniów koloru czerwonego. Dlatego myślę, że będzie bardzo rzucała się w oczy. Może uda się zrobić te malowanie tak, aby właśnie tych naklejek unikalnych jak najmniej wywalić. Może uda się bez wywalania w ogóle, ale wątpię w to. No dobra, tu mamy takie coś, tak? Jest taki prostokąt rozłożony gdzieś. Ale on się tutaj zwęża. Na tym obrazu dwuwymiarowym jakoś ciężko to zauważyć dobrze, ale weźmy sobie, zróbmy tak. Zróbmy sobie tak, tu w tą stronę. O, i teraz tak, 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 tak. Zwężymy jeszcze trochę. Źle. Jeszcze sobie zwężymy. I teraz w drugą stronę. Tak, pięknie. Dajmy kolor czerwony. Zobaczmy, co to nam tu wyszło. On jest taki trochę ciemniejszy. Na dachu jest tutaj tak do połowy, staje się. Cały czas patrzę, lukam na to zdjęcie, ale wydaje się, że jest mniej więcej tak. Maska jest w miarę podobna nawet do tej, co na zdjęciu, więc myślę, że to możemy zostawić. Teraz tak, zaokrąglenie tu jest takie ciekawe. Na całą lampę i tu już jest kolor trochę taki ciemniejszy, czerwony. A, jest lipa, mamy problem. Trzeba to zrobić po ludzku, inaczej wykombinować. Okej, tak. Zaokrąglenie jest bardziej takie do góry. Tak. No dobra, no to weźmy sobie teraz kolor jakiś ciemny, czerwony, 60 powiedzmy. Tak. Tu dajemy sobie tak. Tu trzeba trochę szerzej. O, właśnie. Dobra, 60 czerwony. Ok. Teraz ten okrąg od spód i odbijamy z dwóch stron. Dobrze. Powiedzmy, że jest mniej więcej tak, jak chcieliśmy. Teraz trzeba jeszcze jednak, trzeba zrobić opcję taką, by to rozszerzyć całkiem. No dobrze, w międzyczasie zmieniłem kolor samochodu, a czy dodałem łatkę, a czy prostokąt, kwadrat i po prostu zmieniłem jego kolor na czarny i to mi dodało taki efekt w miarę zbliżony do tego, który chcemy uzyskać. Teraz jeszcze właśnie pododaję te napisy na maskę. Będzie się trochę ten styl mój różnił od tego docelowego, ale myślę, że nie będzie to aż takie, nie wiem, rzucało się w oczy. Też będzie dosyć fajnie wyglądało. Teraz tak, bierzemy sobie specjalne naklejki. Tu mamy naklejkę NFS-a i zdaje się, że ta na masce jest właśnie dosyć podobna do tej, do tego logo NFS, więc dajmy sobie tą naklejkę po prostu tu na kolor pomarańczowy. Tak? Jasny taki. Właściwie to jest bardziej... A właśnie, to możemy zrobić jeszcze inaczej. Dajmy sobie shapes i po prostu zmienimy, dajmy coś pod spód, jakieś tło tego loga całego. Jak damy sobie takie tło ładne... O, już wiem, jak to zrobimy. Za chwilkę wam pokażę. Word mi się zlagował. Powiedzmy, że wybiorę sobie takie coś, albo nie. Dobra, dajmy to. Zrobimy z tego ładne tło. Tło ma być koloru pomarańczowego. Takiego palonego pomarańczowego koloru, a może być w sumie tak samo jak literki, bo może
może. Ciężko taki kolor znaleźć. Ale zdaje się, że zaraz go znajdziemy. Nie ma lipy. Dobra, może być taki. Robimy tiek, tiek, tiek. Odbijamy ładnie. Trochę wydłużamy. Ok. I teraz do góry. I zmieniamy kolor na czerwony. Jaki tam miał? Chyba 50. Nie, miałem 70 tutaj raczej. Odwracamy sobie ten znaczek. Może tak. Trochę zmniejszymy. Tak. I go tu trzeba trochę pokombinować z nim, widzę. Proszę was. Chyba może być, co? O! No to jest w miarę ok. Powiedzmy, że maskę mamy już chyba gotową. Jest tu sporo detali na tym modelu docelowym, ale myślę, że jakoś sobie z tym poradzimy. Mam jeszcze do wykorzystania 6 naklejek, 7. I został mi do pomalowania bok cały. Górę uzupełnimy sobie również w naklejki, które miałem dostępne. No dobra, czas zająć się bokiem. Kurczę, czasami mi mówienie czegokolwiek sprawia taką ogromną trudność, szczególnie jak właśnie staram się robić coś dokładnie jak teraz, że no, można mieć niezłą pompę z tego, ale ogólnie jest mi bardzo głupio, jak się tak mylę. Ostatnio byłem właśnie w urzędzie, wszedłem, pełno ludzi i tak się zacząłem jakoś... Ja się w ogóle nie jąkam, ja się zacząłem tak jąkać jak jakiś idiot. No nie, idiot, nie zawsze idioci się jąkają, bez urazy dla osób, które się jąkają, ale zacząłem się jąkać i nie mogłem wykrztusić z siebie jakiegoś konkretnego słowa. Przeważnie też nie mam problemów z kontaktami z ludźmi. Po prostu jakoś tak urzędy polskie na mnie wpływają, mi takie miejsca, że się denerwuję. No ale mniejsza z tym. Myślę, że tak będzie wyglądał mniej więcej bok. W garażu trochę te kolory się przekłamują, ale jak wyjedziemy z niego, to myślę, że w miarę to będzie dobrze wyglądać. Nie wiem, czy to widzicie, ale na obrazku, szczególnie na dachu i tutaj z boku, widać takie jakby jaśniejsze paski. I zaraz sobie to spróbujemy odwzorować również. Natomiast teraz jeszcze trzeba dać jedną naklejkę tutaj. Powiedzmy tu. Pomalować ją na kolor czerwony 70 i odbić. W ten sposób uzyskujemy taki efekt. Średniawo tu wygląda. Ale mam jeszcze plan, jak zrobić, by spoiler nie był taki ciulowaty. Sprawdźmy, czy to działa w suprze. Ok, zrobiło się tak. No, naklejaj się. Musi się udać. Cholera, nie da rady tego pokryć. Spoiler jest w takim razie martwy i maluje się go razem z kaloserią. A to niedobrze, bo my chcemy, w takim razie będziemy musieli go maznąć na czerwono. My chcemy, aby on był koloru pomarańczowego, ale widocznie tak się nie da, więc trzeba zrobić go również na czerwono. Niestety. Później może jeszcze coś z tyłem wykombinuję. Natomiast teraz mam już mniej więcej zrobiony zarys, tak jak ma ta Supra wyglądać. O, tutaj ten kolor czerwony dość dobrze wygląda.
i możemy zacząć nakładać wszystkie napisy. Mam jeszcze 4 naklejki do wykorzystania, dlatego myślę, że spokojnie nam wystarczą te właśnie z nazwami firm. Możemy je wykorzystać i zmodyfikować lekko, by nam się po prostu przydały do całego wyglądu. I teraz tak, dajmy sobie po prostu te naklejki koloru pod spód, pod wszystkie napisy, tak żeby nam wszystko wyszło na wierzch. Dzięki temu będziemy mogli edytować dalej. Dobra, to ja sobie to poprzesuwam. No dobra, to mamy teraz wszystko pod spodem i napisy wyszły nam pięknie na wierzch. Są one dość ładnie poustawiane i w zasadzie trzeba tylko kilka pochować i kilka inaczej jeszcze pozmieniać. To jest nasza maska, to nas już nie interesuje. Mamy już ją mniej więcej skończoną, właściwie cały przód. Jeszcze tutaj trzeba by coś dodać, jakieś 2 napisy, ale na pewno nam coś zostanie i sobie podziałamy z tym. Ok, tutaj mamy coś na czarno i tego nie widać, dlatego przesuniemy sobie ten napis właśnie na maskę. Ładnie. Trzeba go będzie dać niestety do góry i znowu trzeba się naklei. O, już jest. Już jest, pięknie. Powiększymy. O, proszę, jakaś firma. Czy coś, jakiś napis? Nieważne, co to jest. Ważne, że napis. Ok. Mamy takie coś. Teraz chodźmy sobie, zobaczymy. Tu są. Te napisy mogą zostać. Aha, jeszcze jedna sprawa. Właśnie, musimy zrobić te linie, te paski. Ja mam taki pomysł, aby je wykonać właśnie, z czego by tu je wykonać? Jakiś pomysł miałem. Jest tu taka naklejka właśnie w paski różnorodne. Wiem, że też liczby są w paski, jeśli się pozmienia kolory, ale jest też taka specjalna naklejka. O, już chyba wiem, gdzie nawet. W zasadzie to mogłem nawet zamiast tego prostokąta dać od razu tą naklejkę, o której myślę i którą wam zaraz, mam nadzieję, pokażę. Coś się tutaj... O, właśnie. A, super. Pięknie. No dobra. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało teraz. Myślę, że będzie ok. Tylko jeszcze to trochę zmodyfikujemy. I gwarantuję wam, że nie będzie źle. Te paski są węższe dużo. O, tak. I robimy kolory teraz. Ile mam jeszcze naklejek? Jeszcze 3 naklejki, to spokojnie. I sobie po prostu poustawiamy tamte inaczej i będzie to fajnie wyglądało. I teraz tak, pierwsza strefa jest tak, a druga strefa musimy dać jakiś taki pomarańcz lekki. I ustawiamy to sobie w ten sposób. Jak widzicie, żmudna praca zawsze z tym malowaniem, dlatego ja wam to zawsze pomijałem dla was to, żebyście mogli sobie zobaczyć już efekt końcowy albo chociaż jakiś tam postęp w malowaniu, ale taki przyspieszony, bo dobieranie kolorów, układanie tych naklejek to jest naprawdę, tak naprawdę żmudna praca, ale ona później daje ładne efekty. Przynajmniej czasami, nie zawsze. No dobra, dajmy sobie to pod spód. Szkoda, że tu nie można w Wordzie dublować naklejek. Wtedy bym nie musiał jeszcze raz dobierać tych kolorów, które sobie teraz pieczołowicie dobrałem. No ale trudno, takie są realia. O, powiedzmy tak. Odbity mamy ładnie. Średnio to w sumie wygląda. Powinienem ten pomarańczowy trochę inny dać. Ale zaraz jeszcze coś wykombinujemy. Spokojnie. Tak. I... Nie wiem, czy to wygląda ładnie. Ten pomarańczowy musi być trochę bardziej neutralny. On nie może być taki ostry. Za jasny. O, teraz
To drugie. Gdzie ja to mam? O, jest. I dajmy tu ciemniejszy. Ciemniejszy. No dobra. Powiedzmy, że tak może sobie już wyglądać. Jak się patrzy na to pod kątem 90 stopni, to tak niespecjalnie wygląda, ale jak się już popatrzymy tak, to wygląda prawie dobrze. I teraz tu te naklejki to są te, tak? No to damy je sobie do góry, żeby były widoczne ładnie. Z kolei, o właśnie, tą naklejkę trzeba tutaj też przemienić. Powiększyć, wydłużyć. O, nie można jej. Zobaczcie, jakie są blokady. Ale można dać rotację. Powiedzmy, że to będzie nasza taka środkowa naklejka. Koloru niestety też nie możemy dobrać. I z drugiej strony. A to takie żółte z nazwami firm bodajże. Możemy sobie po prostu dać podspód. Nie będę tego usuwał, nie ma sensu. Ale dać podspód sobie możemy pięknie. O, nie schowała się. Czemu mi się to nie schowało? Aha, bo schowało mi się z tej strony. No, jest ok. Tak, i chowamy tu. Pięknie. No dobra, wydawałoby się, że mamy już prawie gotowe, ale jeszcze trzeba niektóre napisy wyciągać na wierzch. Ile mam jeszcze naklejek? Jeszcze mam dwie naklejki do wykorzystania. Dajmy sobie... To już jest. I napis... Gdzie mi jeszcze tam brakowało napisu? Aha, tutaj z boku, tu z przodu. Nie mam napisu. I on... Musimy znaleźć jakiś schowany, ukryty napis, który jest niewidoczny, niewykorzystywany. Chyba z tyłu są jakieś takie właśnie napisy. Całkiem z tyłu, na zderzakach. Musi coś takiego być. Okej, tam musi coś być, jakiś taki... O, właśnie, o tego mi chodziło, dziada. Chodź tu do przodu, chodź tu. O, mam cię. Idziemy sobie z nim tu. Idziemy tu. I chyba tutaj będzie dobrze. Teraz do góry. Dobra, jest. Odwracamy. Jego możemy modyfikować? Nie. Nie możemy. Trzeba ustawić w miarę prosto. Nie musi być w zasadzie to aż tak mocno widoczne. Ważne, żeby było. Jeszcze tył. Jeszcze tył mieliśmy dostosować. Właśnie, to te dwie naklejki zostawimy sobie właśnie na tył. I już to robimy tu. Trzeba to jakoś ładnie zrobić, bo nie może być tak, że nagle jakoś to tutaj dziwnie wygląda. Nie. Trzeba zakryć ten fragment. No tu w ogóle nie pasuje. O, i zrobimy tak. I z dwóch stron. No dobra. Tak wygląda Supra, na której się wzorowałem, a tak wygląda moja Supra. Zapiszmy projekt i zobaczmy, jak wygląda na ulicach Need for Speed World. Myślę, że nie wygląda tak tragicznie. W każdym razie osoby, które wytrwały do końca tego tuningu, muszę powiedzieć, że są bardzo wytrwałe, bo no naprawdę starałem się jakoś tutaj powoli to wszystko wam pokazać, mniej więcej pomijając te najnudniejsze momenty w zmienianiu naklejek, dobieraniu kolorów i tak dalej. Ale moja Supra wygląda teraz w miarę ok. Mógłbym jeszcze tu na dachu poprawić, zaraz to chyba zrobię nawet. Ale to już takie poprawianie to sobie zostawię na później. W każdym razie tak wygląda moja Supra. Jest teraz dosyć ciemno w Wordzie. Jest w zasadzie noc, ale noc w Wordzie jest prawie jak dzień. Może podjedziemy pod jakąś lampę, to będzie mi lepiej widać.
często i gęsto właśnie tak jest, ale teraz tak nie jest. Mi się podoba to malowanie i dziękuję bardzo, że mi podsyłacie takie propozycje i mogę je sobie wykonać w grze. Ja po prostu mam tak, że jakoś sam nie mogę wymyśleć czegoś konkretnego, ładnego, ale potrafię mniej więcej odtworzyć to, co ktoś już gdzieś tam wymyślił i zrobić to mniej więcej w Wordzie, tak jak to powinno, powiedzmy, wyglądać. No cóż, to by było na tyle, jeśli chodzi o tuning Supry. Wybaczcie za moje plątaniny, językowe, ale dzisiaj naprawdę coś mam z głową nie tak i... chciałem sobie wykonać taki tuning, żeby za bardzo tej głowy też nie nadwyrężać. Boże. No dobra, dziękuję wam za wyświetlenie. Trzymajcie się, na razie. Hej.